Ukradłeś mi w recenzjach, w artykułach, w publicystyce na twój temat słowo, które było niedawno zarezerwowane dla mnie. Wiesz, jakie słowo? Nie wiem. No, no? No, śmiało, no powiem. Mogę? Wtajemnisz mnie. Mogę? No. Słowo geniusz. Tak? A to jest słowo... To jest słowo właśnie, które nie wiadomo, co znaczy. No właśnie, bo powiem ci tak. Parę tygodni temu zadzwoniła do mnie dziennikarka z pytaniem, czy showmanem trzeba się urodzić. Mhm. Więc ja mówię, że jak się człowiek nie urodzi, to nie zostanie showmanem, no, nie? No, no. Odpowiedziałem tak inteligentnie, jak inteligentne było pytanie. Tak. Czy ty uważasz, że już dzisiaj możesz śmiało mówić, jak ktoś mówi, pan jest geniuszem, to możesz powiedzieć, dobra, no, jestem. No wiesz, są takie momenty w życiu, że każdy bywa genialny i to jest... geniusz to jest moim zdaniem taka umiejętność, żeby z tego, co masz, zrobić najlepiej, jak można. Zespół Papa Dance. No, to było genialne melodie, wiesz. Mona Lizą byłaś mi, myślałem tylko o tobie. Pokaż mi drugi przebój, który ma tak wyrafinowaną linię melodyczną. Zespół Boys. A to nie znam akurat. Nie znasz Boys? Nie. Bayerful. A to słyszałem, tak. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. No to jaki piękny duchowy przekaz. Zobacz, jaki duchowy przekaz, jaka głębia przekazu. Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Mhm. Stary czy młody, chłopak czy dziewczyna. Majteczki w kropeczki, łohoho. Tak, jak tutaj znajdziesz sens? No to też, to jest takie bardziej atawistyczne, wiesz, podejście do rzeczy. Każdy jest gdzieś tam, każdemu jest to bliskie. Są takie momenty w życiu, że gdzieś tam jest to bliskie, nie? Daj mi tę noc. O Jezu. A tu co znajdziesz? No co ja ci będę tłumaczył? Daj mi tę noc, no nie śpiewałeś nigdy tego? Do mężczyzny nie. No.